papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kołka. Szanowni Państwo, końcówka roku przynosi nam wiele zmian w przepisach ruchu drogowego, z którymi oczywiście powinniśmy być na bieżąco i znać je. To jest jeden z tematów dzisiejszego naszego magazynu, ale zaczniemy od sytuacji z dnia dzisiejszego, z poranka, gdyż dzisiejszy poranek przyniósł nam oblodzenie jezdni i właśnie z tym pytaniem i z tymi rzeczami udałem się dzisiaj do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dzień dobry, witam panie naczelniku. Dzień dobry, witam państwa, witam pana również serdecznie. Panie naczelniku, cóż nam przyniósł dzisiejszy poranek właśnie? Jako kierujący powinniśmy w obecnej porze zimowej zwracać uwagę szczególnie na warunki drogowe, jakie nas tutaj z rana mogą zastać. No dziś akurat doszło do kilku zdarzeń drogowych związanych właśnie z ruchem drogowym. Doszło do kilku kolizji pojazdów ciężarowych, jak i również pojazdów osobowych. No droga, wiadomo, wygląda na czarną, ale no nie zawsze jest ta czarna droga bezpieczna. Jest właśnie w dniu dzisiejszym z rana była oblodzona, dlatego należy no zjąć nogę z gazu i sprawdzić to nawierzchnię, w ogóle zobaczyć, czy jak można poruszać się po takiej nawierzchni. No właśnie, bo dzisiejszy poranek był jeden z takich chyba pierwszych, który właśnie doprowadził do oblodzenia jezdni i powinniśmy zacząć się już przyzwyczajać do takich sytuacji i próbować rozpoznawać tą drogę, bo czarno było, prawda, śnieg nie leżał, ale powinniśmy zwracać szczególną uwagę, czy ta jezdnia jest błyszcząca, czy też nie. No tak, śniegu jeszcze nie ma, ale wiadomo, są takie warunki atmosferyczne, że szać ta opada na jezdnię, no jest dosyć ślisko. Ale wróćmy do przepisów, bo mówiliśmy, że końcówka roku przynosi nam pewne zmiany w przepisach. Jakie to są zmiany, co przynoszą nowego, co powinniśmy wiedzieć? Od 6 grudnia wejdą zmiany, jeżeli chodzi o kierujących pojazdami. Wejdą dwa nowe przepisy związane właśnie z bezpieczeństwem poruszania się po drodze. Chodzi tutaj o obowiązkowe jazdę na suwak w przypadku, powiedzmy, zatoru na drodze, jak i również utworzenia korytarza życia. Jazda na suwak. Jak powinniśmy się zachować w przypadku właśnie, gdy z dwóch jezdni robi się nagle jedna? Tak, jeżeli powiedzmy dochodzi do takiej sytuacji, gdzie jest zakończenie któregoś z pasa z prawej bądź z lewej strony, należy powiedzmy dla kierującego, który porusza się pasem wolnym, ustąpić czy z prawej, czy z lewej strony dla takiego kierującego, u którego kończy się pas ruchu. Należy ustąpić po prostu dla tego pojazdu jadącego z lewej, powiedzmy, strony. Ten pojazd, powiedzmy, jadący pasem wolnym podjeżdża i tak na przemian, powiedzmy, te pojazdy powinny się poruszać. Też ważna zasada przy tym przepisie, że
pas, który się kończy. Kierowcy dojeżdżają do końca, mają dojechać, prawda? To jest istotne i wtedy działa ta jazda na suwak. Tak, dokładnie. Kierowca dojeżdża do końca, powiedzmy, tego pasa i wtedy powinien ten, który jedzie z pasem wolnym, powinien ustąpić od tego kierującego, który ma, powiedzmy, zajęty ten pas i nie może, powiedzmy, jechać swoim pasem. Czy to wszystko będzie poprzedzane znakami drogowymi odpowiednimi? Znakami drogowymi w sumie nie. To jest obowiązkowy przepis, który właśnie wchodzi w życie 6 grudnia i kierowcy powinni na ten temat znać te przepisy i wiedzieć, w jaki sposób mają, powiedzmy, reagować na takie sytuacje. Kolejna zmiana to jest obowiązkowe tworzenie korytarza życia. Tak, tak. Korytarz życia jest to nowy przepis. Jeżeli widzimy, powiedzmy, radiobus, karetkę pogotowia, straż pożarną, pojazd uprzywilejowany, który jedzie na sygnale, poruszamy się drogą, powiedzmy, dwujezdniową, jednokierunkową, kierujący, powiedzmy, z lewej i z prawej strony zjeżdżają na swoją stronę, czyli, powiedzmy, kierujący jadący lewym pasem zjeżdża na lewą stronę, prawym pasem zjeżdża na prawą stronę i tworzy wtedy się taki korytarz życia. Jeżeli jest więcej pasów jak dwa w tym samym kierunku, tu zachodzi zasada prawej ręki, czyli kciuk to, powiedzmy, jest lewy pas ruchu, a prawe palce, które są, to są, powiedzmy, pasy ruchu i ci kierujący mają z prawej strony zjechać na prawą stronę, a ten kierujący, który jedzie lewym pasem, ma zjechać na lewą stronę. I na takiej zasadzie to się odbywa. Czyli pas prawy i środkowy na prawo, a lewy do lewej strony. Dokładnie, dokładnie. Pas prawy i środkowy na prawo, lewy zaś na lewą stronę. Tak samo i po przeciwnej stronie, jeżeli, powiedzmy, jadą pojazdy, również mają obowiązek taki pojazd uprzywilejowany przepuścić. Tu też warto wspomnieć, bo czasami często widać na filmach, jak ten korytarz jest robiony, lepiej bądź gorzej, że w takim przypadku można wjechać na pas zieleni, nie obawiać się mandatu, bo jest to wyższy cel niż niszczona trawa, prawda? Dokładnie. Kierujący, no wiadomo, powinien ustąpić pierwszeństwa dla pojazdu uprzywilejowanego, wyhamować pojazd, wręcz zatrzymać ten pojazd, żeby ten pojazd mógł się uprzywilejowany przemieszczać. Może wjechać, powiedzmy, na ten pas zieleni, aby umożliwić przejazd dla ratowania życia, zdrowia innych uczestników. Też czasami na zachodzie jest taka zasada, że gdy wiemy, że zator jest spowodowany kolizją, nie ma jeszcze służb, ten korytarz życia już jest tworzony wcześniej. Nie wtedy, jak widzimy służby ratownicze, prawda, jadące, tylko wcześniej już kierowcy, szczególnie właśnie na autostradach, prawda, jest to robione. Tę zasadę warto też wspomnieć i tworzyć ją i u nas na drogach. Dokładnie, no myślę, że to w miarę praktyki, jak to się mówi, kierujący zaczną reagować na te przepisy i będą coraz, powiedzmy, częściej zastanawiać się, w jaki sposób umożliwić przejazd dla tych pojazdów przywilejowanych i będą wcześniej reagować na takie sytuacje. Zmiany też nastąpiły w sposobie przeprowadzania kontroli właśnie przez służby mundurowe na drodze. Jakie to są zmiany? 5 listopada weszły też przepisy związane właśnie z kontrolą ruchu drogowego. Policjant, który dokonuje kontroli, może pojazd służbowy pozostawić w miejscu nawet niedozwolonym podczas przeprowadzania kontroli, aby to było tylko bezpiecznie. Policjant, który dokonuje wzmożonej kontroli stanu trzeźwości, nie ma obowiązku podawania swoich danych, stopnia, imienia, nazwiska. Podaje tylko przyczynę dokonania kontroli, to jest przy wzmożonym dokonywaniu kontroli stanu trzeźwości. Mówimy tutaj oczywiście o tych tak zwanych trzeźwych poranek, tak, dokładnie. Trzeźwy poranek i tak dalej. Kierujący również ma obowiązek poddać się takiemu badaniu. Jest to przepis, który wcześniej wszedł w życie. Nie może po prostu odmówić. Też zmiany mają nastąpić w sposobie zachowania się kierowcy, którego policja kontroluje, prawda? Jak ma się zachowywać, też o tym przepisy mówią. Kierujący ma obowiązek podczas kontroli, dokonywanej kontroli przez funkcjonariusza, pozostać w pojeździe, ręce powinien trzymać na kierownicy,
wykonywać polecenia policjanta, jeżeli są takie polecenia wydawane. Za niestosowanie się do wydawanych poleceń jest również mandat karny do 500 zł. Od nowego roku, co prawda, wchodzi też jeszcze jeden obowiązek dla panów podczas kontroli, jest to kontrola stanu licznika. Tak, są właśnie akurat wprowadzone propozycje na temat właśnie takiego przepisu, gdzie będzie obowiązek dokonywania kontroli stanu licznika pojazdu kontrolowanego i będziemy po prostu to uwidaczniać, taki stan licznika w systemach informacyjnych policyjnych. Sporo tych zmian na koniec roku. Zawsze warto z tymi przepisami być na bieżąco, prawda? Tak. Może powiedzmy teraz, bo ostatnie dni przyniosły nam sporo wydarzeń na drogach naszego miasta i gminy, powiatu, prawda? I jakie to były wydarzenia? No może zacznę od zdarzeń drogowych. No, kilka dni temu doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Kamionka Stara. Jest to droga Bakała-Rzewo-Suwałki. Kierujący samochodem osobowym Citroen C3 zjechał, jadąc od strony Suwo w kierunku Bakała-Rzewa, zjechał na lewą stronę, na przeciwległy pas ruchu, wprost nadjeżdżający pojazd dostawczy Renault Trafic. Doprowadził do czołowego zdarzenia. Osoby zostały przywiezione do szpitala. No, kierowca, sprawca tego zdarzenia z Citroena no, jest w stanie poważnym. I w ostatni weekend właśnie też spora kolizja na trasie numer 8 Suwałki-Budzisko. W miejscowości Żubryn doszło do zdarzenia pojazdów dwóch ciężarowych i osobowego. Kierujący samochody właśnie Audi, jadąc od strony Suba w kierunku Budziska na wysokości miejscowości Żubryn, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w lewą przednią stronę pojazdu ciężarowego, uszkodził przednie zawieszenie oraz koło. Kierujący tego pojazdu ciężarowego zjechał na lewą stronę przeciwległy pas ruchu i również doprowadzając do zdarzenia drogowego z pojazdem jadącym zaprzeciwka. Wszyscy uczestnicy zbadani na stan trzeźwości, trzeźwi. Kierujący, sprawca tego zdarzenia z Audi został przetransportowany do szpitala z obrażeniami. Zostały mu zatrzymane również uprawnienia do kierowania pojazdami. Zostało to również zarejestrowane na kamerce, którą posiadał kierowca na wideorejestratorze pojazdu ciężarowego. Czyli zdarzenia są, pewnie będą, miejmy nadzieję, że mniej może tragiczne, ale to ku przestrodze, że tak powiem, bo to, co się dzieje na drodze, też i Państwo rejestrują i tu chcieliśmy też pokazać pewien materiał, no można powiedzieć, z wyścigów. Tak, w niedzielę akurat policjanci właśnie Wydziału Ruchu Drogowego pojazdem nieoznakowanym ujawnili dwóch kierujących, ścigających się od strony Budziska w kierunku Suwałk. Zauważyli właśnie dwa pojazdy Mercedesa ML i Volkswagena CC, gdzie kierujący właśnie wyprzedzali się w miejscach niedozwolonych, na łukach drogi, powierzchni wyłączonej, na skrzyżowaniu. Te pojazdy zostały zatrzymane przez policjantów i dla obu kierujących zostały zatrzymane uprawnienia. Skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu w Suwałkach. Także jest to nauczka zdecydowanie dla tych kierowców, a i troszeczkę szkoły dla nas, żeby tak nie robić po prostu. No dokładnie, zwracajmy uwagę na przepisy związane z ruchem drogowym i stosujmy się do znaków. Tak jest. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Szanowni Państwo, także tak jak Państwo słyszeli, przepisy się zmieniają. Też musimy uważać na warunki atmosferyczne, które dynamicznie się zmieniają o tej porze roku. No bo to statystyki też mówią, że gdy już śnieg spadnie, tych wypadków kolizji jest mniej, no bo każdy jeździ ostrożniej oczywiście. Ale właśnie zmienne warunki, niespodziewane, najczęściej właśnie doprowadzają do tego, że tych kolizji jest spora ilość. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.